Czy ja mogę się jeszcze tego napić? Tylko szybki szocik. Witaminowy. Imbir pomarańcz. To się jeszcze nie nagrywa, prawda? Nagrywa. Widzę, że się świeci! Każdy z nas dostał zadania. Ja miałam tam chodzić po lesie, zbierać grzyby, ale jak już weszliśmy do TCN-u, czyli tutaj, to ja lubiłam sobie przyjść dużo wcześniej, rano, ze względu na to, że wstaję rano. Jak jeszcze było ciemno, nikogo nie było. No i tak właśnie z zamkniętymi oczami sobie przechodziłam te sceny, ponieważ Ruta w założeniu zna każde drzewo w lesie, każdy fragment mchu, cały las, więc ja też chciałam sobie poznać całą scenę na dotyk, więc już w pewnym momencie wiedziałam, gdzie, w której desce jest jaka dziurka, kiedy się scena kończy, gdzie się zaczyna, gdzie jest jakie wgłębienie w ścianie. To bardzo dużo mi dało do budowania mojej roli. Chciałabym po szkole zagrać jakąś taką hardą dziewczynę, taką z dużą pewnością siebie, z dużą taką siłą charakteru, taką, która się niczego nie boi, która dąży do swojego celu, jest taka, że po prostu wchodzi i jest. I chyba czegoś takiego chciałabym spróbować.